Ewangelia według Jana, rozdział 17. Gdy Jezus to powiedział, podniósł swoje oczy ku niebu i powiedział: Ojcze, nastała godzina, uwielbij swojego Syna, aby i Twój Syn Cię uwielbił, tak jak dałeś Mu władzę nad każdym ciałem, aby dał życie wieczne wszystkim, których Mu dałeś. To jest życie wieczne, aby Cię znali, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Ja Cię uwielbiłem na ziemi, ukończyłem dzieło, które mi dałeś, abym je wykonał. A teraz Ty, Ojcze, uwielbij mnie u siebie chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim zaistniał świat. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mi ich dałeś. I zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, jest od Ciebie, bo dałem im słowa, które mi dałeś. Oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których dałeś mi. Są bowiem Twoimi. Wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich. I już nie jestem na świecie, ale oni są na świecie, a ja do Ciebie idę. Ojcze Święty, zachowaj ich w imieniu Twoim, tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Gdy byłem z nimi na świecie, zachowałem ich w imieniu Twoim, tych, których mi dałeś. Ustrzegłem i nikt z tych nie zginął. Tylko Syn zatracenia, aby Pismo wypełnione zostało. Teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby radość moją mieli pełną w sobie. Ja dałem im słowo Twoje i świat ich znienawidził, dlatego że nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz byś ich zachował od niegodziwca. Nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. Za nich ja poświęcam siebie, aby oni też poświęceni byli w prawdzie. A nie tylko o nich proszę, lecz i o tych, którzy przez ich słowo mi uwierzą, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie i ja w Tobie, aby i oni w nas byli jedno, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Chwałę, którą mi dałeś, ja dałem im, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich i Ty we mnie, aby byli całkowicie w jedności, aby znał świat, że Ty mnie posłałeś i umiłowałeś ich, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby i ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, ale ja Ciebie poznałem i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś w nich była, ja w nich.